Siemaneczko, z tej strony Pan, tutaj witam na przeglądzie Lamborghini Murcielago LP 674 SV. Tak jest, wygląda bardzo ładnie, jak widzicie tuning jest bardzo, naprawdę bardzo ładny, tricolor wersja. Dzięki Andrzej za użyczenie konta. Dawid, bardzo chciałeś ten przegląd, niestety ty masz to auto w klasie S, a jako że ty mnie o to poprosiłeś, to dedykuję, że tak powiem, ten przegląd tobie. Oczywiście każdy, komu jest potrzebny, ten przegląd jest dla was, tak? Więc bez już owijania w bawełnę, bez zabawy tym autem, jak na razie sprawdzimy sobie jego prędkość maksymalną. Powiem wam, że jeździ mi się nim całkiem spoko, mam go na takich dosyć zrównoważonych częściach, znaczy Andrzej go ma na zrównoważonych częściach. No i powiem wam, że auto naprawdę nie jest takie słabe, nie jest słabe, naprawdę nie jest słabe. Myślę, że mogłoby koksić w klasie A i myślę, że no nie za bardzo w klasie S, chociaż też może coś tam by się nim ugrało, tak? Przyspiesza fajnie całkiem. Tak, jest porównywalny do tych koksów właśnie w klasie A, do tych wszystkich Nismo, do tych 996 tych GT2. No naprawdę fajnie się nim przyspiesza, fajnie się nim jeździ. A jak z prędkością maksymalną, to właśnie teraz sobie sprawdzimy. Okej. I na nitrze jest to 375 na godzinę. No i nitro ma tutaj długie, przedłużone dzięki Andrzejowi. Słuchajcie, 375 na godzinę to jest bardzo fajna prędkość w klasie A. Co prawda są lepsze, ale ta jest w porządku, tak? Okej, teraz sobie spróbujemy znaleźć jakiś wyścig. Okej, jedziemy z mocnym przeciwnikiem w klasie A, z Porsche GT2 996. Słuchajcie, na pewno na starcie go trochę tutaj, a nie, no jesteśmy praktycznie na równi, tylko on ma trochę dłuższe nitro. No i powiem wam, że miałem problem ze znalezieniem wyścigu, dlatego tutaj będzie małe wycięcie, będzie mały, znaczy był mały ucinek przed chwilą. Przynajmniej tak zamierzam, o kurde, przynajmniej tak zamierzam zrobić. No i słuchajcie, ten na przykład zakręt już spieprzyłem i to widać, tak? Mam nadzieję, że kolega przed nami nie będzie spamił power-upami, bo tutaj się zdarza wielu takich właśnie wielu graczy, którzy naprawdę, których życiem jest dawanie nitra, dawanie 1000 niter na jednym wyścigu, na którym jedzie tylko na przykład z jedną osobą, albo ramowanie byle po co, no ale dobra, tutaj chyba powinienem zrobić wallride'a, ale go nie zrobię, dlatego że go nie zrobię, bo nie chcę go robić. Słuchajcie, on jedzie tą, nie, jedzie tą krótszą drogą, to ja też pojadę tą krótszą drogą. Jadę tą klasówkę A drugi raz w życiu, bo za pierwszym razem się tak wkurzyłem, że mówię, więcej nie będę jeździł, tylko po prostu nagram ten odcinek. No i powiem wam, że ta SV-ka radzi sobie tutaj całkiem w porządku. No ten, to, ta przyczepność, to skręcanie, no jest z nią czasami taki problem, że na przykład kiedy przy jakimś mocniejszym zakręcie puścimy i dodamy gaz, o, na przykład tutaj źle skoczyłem trochę, ale jeżeli puścimy i dodamy gaz, to dzieje się taka rzecz, że auto może zacząć nam driftować, albo może być lekko podsterowne. No ale tu jest akurat zrównoważone, dlatego że mamy wszystkie części Amerykony i jedną przekładnię, bodajże tak, chyba to przekładnie. Przekładnie mamy Mediona, ale tak samo żółtą, więc auto jest na zrównoważonych częściach. Oczywiście, jak już wspominałem, wymaksowane w tej klasie. O jejku, no tak. No i troszkę sobie tutaj nie radzę, no ale to akurat już zależy ode mnie, nie od auta. Teraz wam pokażę, jak tutaj się nitro spisuje, na przykład tu. Nitro jest, no nitro jest fajne, nitro jest całkiem mocne. A że jest przedłużone, Andrzej, że je przedłużył, no to też fajnie się tutaj spisuje. Dobra, spróbuję sobie teraz zrobić wallride'a w tym miejscu. No dobra, wallride rzeczywiście lepiej chyba tutaj działa, bo wtedy musiałem troszkę gwałtownie zwalniać. Okej, tutaj też sobie trochę zwolnię. I powiem wam, że jeździ się nim w porządku, jeździ się nim fajnie, to jest naprawdę bardzo fajne autko. Wygląda też bardzo ładnie, więc no, to jest taki, no nie powiedziałbym, że to jest taki super koks, bo nie jest też za ciężki, a jak mamy ramerów, no to wiadomo, ktoś nas popchnie i już jest, że tak powiem, po wyścigu. Ale jeździ się nim fajnie i nawet powiem wam, że to nitro jest takie całkiem mocne. O, widzę, że tutaj kolega sobie fajnie stanął. Powiem wam tak, tutaj moja prędkość maksymalna to 350 na godzinę, 330 tej GT2, więc to tylko chyba chodzi o tą przyczepność, chociaż i tak w statach mam większą. Okej, spróbujemy sobie znaleźć jeszcze jakiś wyścig. Okej, jedziemy Paradise Hotel z Lotusem Exige Cup i z McLarenem F1, tak jest. Sądzę, że z McLarenem szans tutaj za dużych nie mam. Chociaż wiecie, no, wszystko jest możliwe, tylko patrzcie, że już mnie tutaj bierze. Zjadę mu z drogi, żeby tutaj mnie wyprzedził, żeby mnie nie ramował, bo... Aha, no widzę, że sobie średnio radzi.
Ja tą trasę już chyba kiedyś jechałem na odcinku, powiem wam, że jedzie mi się tutaj bardzo przyjemnie. Tym bardziej Thomas Falcon, który rzeczywiście daje sobie tutaj radę. Kurde, jak pokonam McLarena F1, chociaż no podejrzewam, że zaraz da jakieś mocniejsze nitro. Ja też ten zakręt spasiłem, więc podejrzewam, że zaraz mogę tutaj ulec, że tak powiem, polec, ale... chciało się fajnie pojechać, się nie pojechało. Ale powiem wam, że radzę sobie jak na ten moment całkiem nieźle. To są dwa okrążenia, tak więc w każdym bądź razie może nas ta F1 tutaj złapać. Ale jak na razie dajemy sobie radę z autem w klasie S, tak? Dajemy sobie radę z F1 na średnio krętej trasie. Według mnie ta trasa jest taka praktycznie idealna. Nieźle jadę, nieźle jadę. Powiem wam, że jadę kijowo. Muszę się przyzwyczaić do tego auta. Nie ma tutaj coś też za bardzo do przyzwyczajenia się, ale no trzeba coś. Ja przynajmniej w moim wypadku muszę się przyzwyczaić. No i tutaj dobra, widzę, że kolega zrobił to samo co ja, czyli wall ride'a. Dobra. Czas pierwszego okrążenia, minuta 21, F1 bierze nas na kolejnej prostej. Podejrzewam, że tutaj przy tych zakrętach już sobie nie da rady. No ale ja też sobie nie dałem rady, więc no... Ojojojoj. Czasami brakuje mi tej przyczepności, co w niektórych autach. Ale no, kurde, to jest F1, to jest McLaren, to jest chyba najlepsze auto w klasie S, przynajmniej tak mi się wydaje. Jego overall w tym momencie to 833 i na pewno skręca lepiej od nas, na pewno ma lepszą przyczepność, bo... No bo jechałem F1, tak, więc wiem co mówię. Ale, no jak widzicie, no tutaj nie ma też co się popisywać, tak, bo też nie jedziemy za dobrze, przynajmniej ja nie jadę za dobrze. On też za super nie jedzie, bo gdybym miał teraz F1, to już by gościu wymiękł, bo na pewno trochę za bardzo zwalnia przy zakrętach. Ale no, mogłem to wygrać, tak? Mogłem, gdybym się tak trochę bardziej postarał. No tak, tylko gdyby było też trochę mniej trafików. O, Glide dodaje jedno okrążenie. Glide to jest ten kierowca w Exige'u. No dobra, może jeszcze uda mi się złapać tą F1. No ale na prostej rzeczywiście nie mamy z nią szans. Okej, kolejny. To był prawie wall ride, praktycznie prawie. Kurde, coś mnie te trafiki dzisiaj prześladują. Damy sobie nitro, które nam tutaj troszeczkę pomoże. No i mam nadzieję, że jeszcze tutaj nic nie zwalę. Przynajmniej to ostatnie okrążenie pojadę jakoś sprawnie, może nawet doścignę. No, widzę, że tutaj chyba ktoś chciał się z nami pobawić, bo tak troszkę zwolnił. O nie, o dobrze. No może da nam wygrać nawet, tak, no fajnie. A nie, Glide to jest kierowca w F1, słuchajcie, więc może nie wiem, może miał jakiś taki pomysł, żeby się troszeczkę pobawić. No nie wiem, nie znam tego kierowcy, to od razu wam mówię. Nie wiem, co on kombinował, ale myślałem, że to w Exige'u jedzie Glide, okej. I jak widzicie, siedzę mu na ogonie, no gdybym pojechał trochę lepiej, to też trochę lepiej by mi poszło i trochę lepiej mógłbym mieć z nim więcej szans. Kurde, ten Exige tu mnie goni. Ło, zarzucił trafikiem. Okej. No i patrzcie, jestem tuż za tą F1. Co się stanie? Co się stało? Stało się to, że wyprzedziłem F1. I być może wygram ten wyścig, chociaż podejrzewam, że zaraz dopieprzy nitro. Sekundkę. Damy nitro. I podejrzewam, że uda nam się to wygrać. Tak jest, wygraliśmy. Tak, wygraliśmy Murcielago SV z F1. Jakże emocjonujący wyścig. No i nawet miał więcej niter niż my. Exige nie miał nic i Exige sobie też fajnie poradził. No więc widzicie, że kiedy się chce, no i gdybym troszkę lepiej pojechał, to by było jeszcze lepiej. Ale kiedy się chce, to można nawet F1 pokonać tym autkiem. Znaczy no, Murcielago SV. Okej, znajdziemy sobie jeszcze jeden wyścig, a potem kryjóweczka. Okej, jesteśmy w Chinatown Delivery z Nismo. Nismo, które jest, że tak powiem, wystylowane na Szybcy i Wściekli na tego Nissana Skyline'a. Kurde, ten zakręt mi nie poszedł. I powiem wam, że w ogóle ta trasa mi nie idzie, nie lubię tej trasy. Zawsze na początku tej trasy Kubek mnie tutaj ramował. No, więc mam taką, jakby powiem, że tak powiem, traumę. Traumę, boję się Kubka. No i powiem wam, że tutaj trochę Nismo ma lepsze przyspieszenie, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście, jako że dzisiaj jest święto zmarłych, pamiętajmy wszyscy o Polu Walkerze, o swoich bliskich, trzeba o tym pamiętać, więc ja zawsze o tym pamiętam, zaraz jadę z mamą na groby,
postawić świeczkę, tak, pokazać, że pamiętam. I powiem wam, że już go tutaj dościgam, znaczy dojeżdżam do niego. Nie wiem, czy uda mi się go prześcignąć. Nie lubię tej prostej, tego zakrętu, który teraz będzie, ale może uda się tutaj coś jeszcze wywalczyć. Mam nadzieję, że bez power-upów. Na pewno Nismo ma słabsze nitro niż my, ale ma troszkę chyba dłuższe. Znaczy mamy już przedłużone, więc to się już nie liczy. Jedziemy tuż za nim, no i radzi sobie gościu w porządku. O, no i chyba tym zakrętem właśnie uda nam się... O kurde, o nie udało nam się, bo gościu troszkę to chyba przemyślał. Sekundkę, damy sobie nitra. A już nie udało się, już myślałem, że uda nam się tak fajnie na końcu go prześcignąć. No niestety lepiej skręca troszkę od nas to Nismo. My na samym końcu, ja myślałem przynajmniej, że to wygram. No niestety się nie udało, ale wygrałem za to ładne koła. Nie ma za co, Andrzej. Okej, teraz wam pokażę, jakie są dostępne modyfikacje do tego SV. No, które zresztą jest bardzo ładnym autem, jak już wspominałem. Nawet ma ten spoiler, który tak pasuje do tej sylwetki. Ja bym go nie zmieniał, wiele osób go zmienia, ale no to już jest wiadomo, jak ktoś chce, tak ktoś może. Ogółem wszystko według mnie w tym aucie pasuje tak, że naprawdę nie ma co zmieniać. No i tak, nie ma w ogóle pakietów karoserii, ani jednego. Spoilerów jest sporo, wiadomo, bez spoilera wygląda tak. Wygląda jak to zwykłe murcie Lago LP tam 600 chyba 50. Z tego co pamiętam, no i praktycznie są podobne, tylko ten tył tutaj, te części matowe są troszeczkę inne, ale to jest taka leciutka tylko różnica. Spoiler Curve to jest taki przypominający całkiem ten spoiler oryginalny. Wizen to jest też taki troszeczkę podobny. Zaraz będziemy mieli deskę, a deskę do prasowania będziemy mieli troszkę później. O, a nie, jednak tu jest deska do prasowania. Tu jest kolejny spoiler, taka strzałka. Dobra, te spoilery już znacie. Tu jest taki bardziej JVM-owy, który według mnie wcale nie pasuje. Na górze mamy te takie całkiem dopasowane, ale też według mnie tego lepiej nie zakładać. Z tym oryginalnym spoilerem prezentuje się najładniej. Okej, masek nie mamy w ogóle dostępnych. Kół ile się wiadomo chce. Na tych kołach wygląda bardzo ładnie. I z neonem wygląda mniej więcej tak. No, chciałem tylko sprawdzić, czy ten neon pasuje. No i powiem wam, że to tyle. Auto naprawdę jest bardzo ładne. Jeździ się nim całkiem w porządku, zresztą jak mogliście to zauważyć. No to już podziękuję wam za oglądanie. Tutaj gdzieś w tym miejscu sobie stanę. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Myślałem nad obniżeniem troszkę poprzeczki, żeby robić po 40 łapkach w górę. No ale nie wiem, to napiszę w komentarzu i w opisie. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na wypowiadanie się na moim fejsie, podpisywanie na moje posty. Jeżeli macie jakąś sprawę, możecie pisać. Jeżeli chcecie, żebym zrobił przegląd jakiegoś auta, to piszcie w komentarzu. Jeszcze raz, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj mój kanał tam na dole, wejdź, obczaj inne odcinki. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, pan tutaj.